Kolejne nowoczesne oddziały w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Tym razem to oddział położniczy i blok porodowy, a także oddział ginekologiczny. Teraz przyszłe, a także świeżo upieczone mamy w komfortowych warunkach mogą przeżywać najważniejsze chwile w swoim życiu. Całe trzecie piętro przeszło metamorfozę. Remont rozpoczął się w 2016 roku od przygotowania byłego oddziału dziecięcego, gdzie przeniesiono oddział ginekologiczny. W 2017 rozpoczęły się prace remontowe. W maju tego roku na trzecim piętrze tętni życie. Dlaczego trwało to tak długo? Bo ktoś powie, że kilka miesięcy remontowaliśmy trzecie piętro. Jak każdy remont, nie było się bez niespodzianek. Kiedy odkryliśmy kanały wentylacyjne, okazało się, że kanały wentylacyjne, które zawierają azbest, są w takim stanie, że bezwzględnie trzeba je było demontować. Więc to była jedna niespodzianka. Przy tej okazji, po odkryciu tychże przestrzeni, wymienialiśmy od trzeciego piętra w dół wszystkie piony CO, CW i kanalizacyjne. Na oddziale rocznie odbieranych jest ponad 1300 porodów. Około 150 dzieci leczonych jest intensywnie. Oddział przygotowany jest dla dzieci, które rodzą się we wczesnym stadium rozwoju. Teraz jest on bardzo przyjazny. Pamiętajmy o tym, że poród wcześniaka, poród chorego dziecka zawsze jest dla rodziców ogromnym stresem i też to miejsce takie zewnętrzne ma dla nich duże znaczenie. Jeżeli chodzi o sprzęt, o warunki takie lokalowe, to w zasadzie też poprawiły nam się tak organizacyjnie sale. Kilka miesięcy wystarczyło, by oddział stał się wyjątkowo komfortowym miejscem wyposażonym w nowoczesny sprzęt. Generalnie całe to piętro, kiedy remontowaliśmy, był jeden nadrzędny cel. Mianowicie jest rozporządzenie ministra zdrowia mówiące o wymogach sanitarno-epidemiologicznych dotyczących pomieszczeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o oddziały szpitalne. I to, co dokonaliśmy, to wyzerowaliśmy jakby uchybienia zawarte w programie dostosowawczym. Oczywiście mamy pozytywną opinię tego programu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ale na dzień dzisiejszy te uchybienia, które były wpisane w ten program dotyczące trzeciego piętra, zostały wyzerowane całkowicie. Między innymi nie mieliśmy śluz do sal noworodkowych, to już zostało zrobione i takich tam drobnych jeszcze kilka elementów. Przy okazji poprawiono komfort pobytu pacjentek, efektem chociażby łazienki w każdej sali, co w przypadku kobiet tuż po porodzie jest wyjątkowo istotne. Wyposażenie kosztowało ponad 5 milionów, a cały remont prawie 12 milionów złotych. Na trakcie porodowym na przykład to nowum, które żeśmy sobie, że tak powiem, zafundowali, to specjalna sala porodowa. Specjalna mówię dlatego, że jest to sala przystosowana całkowicie do tak zwanych porodów w wodzie. Czyli mamy wstawioną wannę, personel się tej chwili jeszcze doszkala i ruszamy z porodami w wodzie. Wcześniej oczywiście też mieliśmy wannę, ale tylko i wyłącznie do imersji wodnej, czyli takiego łagodzenia skurczów porodowych, a zaś na sam moment porodu pacjentka musiała z tej wanny wychodzić, co stwarzało dla niej dość duży dyskomfort, no i rodzić na łóżku porodowym. Ten remont to oczywiście część budowlana, ale proszę pamiętać, że myśmy również zakupili szereg sprzętów, urządzeń medycznych. Stąd całkowicie w 100% zostały wymienione łóżka dla pacjentek, łącznie oczywiście z łóżkami porodowymi. Stąd wyposażyliśmy salę nadzoru poznieczuleniowego, bo tu jednak nie każdy poród jest porodem fizjologicznym. Niektóre kończą się tak zwanym cięciem cesarskim, czyli jest to poród zabiegowy. Całkowicie, praktycznie od nowa wyposażyliśmy właśnie salę cięć, aparat do znieczulenia, stół do operacji, także szereg sprzętu, aparatury medycznej, która służy personelowi, ale generalnie czuwa nad bezpieczeństwem pacjentek właśnie w tym oddziale. Oddział wyposażony jest m.in. w najnowocześniejszy centralny system monitorowania tętna płodu w czasie porodu. Remont jest ważny dla pacjentów, ale i pracowników. Dużo lepiej. Sympatycznie, jest kolorowo, przyjaźnie. Myślę, że dla każdego jest to przyjemny widok, jak wchodzi na salę, gdzie wszystko jest czyściutkie, jasne, piękne. Cieszymy się z tego. Zmodernizowano również czwarte piętro, czyli oddział ginekologiczny. Na ten remont wszyscy czekali kilkanaście lat. No ale wreszcie wspaniale dobiegamy kresu tego oczekiwania i nie ukrywam, że będzie to w tej chwili
jeden z najbardziej nowoczesnych oddziałów, w sensie nie tylko wyglądu, ale również i wyposażenia. Na tym oddziale jeszcze przed remontem można było zobaczyć pewne elementy z początku funkcjonowania szpitala. Przypomnę tylko, w tym roku obchodziliśmy 45-lecie, więc można było znaleźć już takie, mogę powiedzieć, pewne elementy już z zakresu muzealnego. W tej inwestycji trudno mówić o modernizacji. Tak naprawdę to był remont zakrojony na szeroką skalę. Wymieniono prawie wszystko. Przy czym też wprowadziliśmy przy okazji nowe rozwiązania, które mają funkcjonalne oczywiście co do pomieszczeń, które mają za zadanie jakby ułatwić nam obsługę naszych pacjentek. Oczywiście mówię tu o oddziale ginekologicznym. Nowe pomieszczenia, które powstają, które wyodrębniamy i czy zmieniają swoją funkcjonalność, to jest choćby gabinet zabiegowy, gabinet USG, gabinet badań. Również troszeczkę poprawiliśmy funkcjonowanie sal zabiegowych, dwóch sal zabiegowych, w których wykonywane są zabiegi w znieczuleniu ogólnym. I wprowadziliśmy specjalną salę, tak zwaną salę nadzoru znieczuleniowego, tak? Czyli każda pacjentka po takim znieczuleniu ogólnym musi, czy pojedzie na taką salę i będzie przez minimum 2 godziny monitorowana pod względem parametrów życiowych, tak jak mówią o tym standardy anestezjologiczne. Dzięki remontowi w zdecydowany sposób zmienią się warunki pobytu pacjentek. Myślę, że niewiele będzie sal bez łazienek, a jeśli już, to będą to sale, gdzie ta łazienka będzie przynajmniej na 2 sąsiadujące ze sobą sale, więc w porównaniu do lat ubiegłych po prostu skok jakościowy, trudny nawet do opisania i określenia. Ale nie tylko kwestia warunków, w których będziemy my pracować, a pacjentki będą tu przebywać. Również w ramach remontu i funduszy, które pozyskano na oddział, również wyposażenie się zmieni. Będzie zupełnie nowa sala operacyjna, w której pojawi się najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy. Pojawią się 2 nowe, nowoczesne ultrasonografy. Również będzie zarówno piętro trzecie, tam gdzie mamy salę porodową i położnictwo, jak również tutaj na 4 piętrze, gdzie się teraz znajdujemy. Będzie całkowicie nowy system monitorowania kardiotokograficznego, a więc nadzór nad dzieckiem, a nie tylko pacjentką, będzie naprawdę w sposób profesjonalny na najwyższym poziomie prowadzony. Myślę również, że nie tylko nasze doświadczenie, umiejętności zyskają jeszcze, ale również poprzez to wyposażenie i warunki pobytu ten oddział będzie funkcjonował zupełnie inaczej. Remont to jednak nie wszystko. Oddział zyskał przede wszystkim nowoczesny sprzęt. Z takich najważniejszych urządzeń to jest to nowy laparoskop z całkowitym torem wizyjnym. Będzie to histeroskop, czyli urządzenie, które bardzo jest potrzebne, zwłaszcza na ginekologii, do diagnostyki pacjentek. I również szereg innych urządzeń, jak nowy aparat USG. Celem poprawy bezpieczeństwa pacjentek jest nowy aparat do znieczulenia, kardiomonitory. Naprawdę bardzo dużo sprzętu. Zresztą na ten sprzęt zostało wydatkowanych ponad 2 miliony złotych. Tylko na sprzęt, także od łóżka począwszy, czyli takiego powiedzmy standardowego pobytu w oddziale, poprzez aparaturę medyczną naprawdę wysokiej klasy. Po remoncie na oddziale będzie o 6 łóżek mniej, ale jak zapewnia ordynator, nowoczesne wyposażenie pozwoli na szybsze przeprowadzanie zabiegów i większą rotację pacjentek. Myślę, że ilość zabiegów na pewno się zwiększy, bo zaczniemy funkcjonować w zupełnie innym, co tak powiem, systemie. Również zakres wykonywanych zabiegów postaramy się również, żeby mając ten sprzęt, który właśnie otrzymujemy, żeby to sprawiło, żeby ten zakres zabiegów był dużo większy. Remont oddziału ginekologicznego trwał kilka miesięcy. Kosztował prawie 13 milionów złotych. Będzie to jeden z najbardziej nowoczesnych oddziałów w naszym województwie, tym bardziej, że
oprócz remontu kapitalnego, a więc wymiana wszystkich instalacji i odnowienia pomieszczeń, również jest całe wyposażenie, sprzęt, aparatura medyczna, łóżka, wszystko będzie nowe. Także zachęcamy pacjentki do pobytu w naszym szpitalu, jeżeli mają jeszcze dylemat, który szpital wybrać tutaj na zachodnim Mazowszu, to zapraszamy do nas. Mamy bardzo dobre warunki do pobytu w naszym szpitalu. Oczywiście ideałem jest to, żeby łóżka były puste, ale niestety życie pokazuje co innego i jeżeli, jak powiedziałem, ktoś się zastanawia, gdzie się położyć, do którego szpitala, to zapraszamy tutaj do nas. Ginekologia położnictwa i położnictwo będzie jednym z najnowocześniejszych, jak powiedziałem, oddziałów szpitalu na zachodnim Mazowszu. Remont oddziału ginekologicznego i położniczego oraz bloku porodowego to duże przedsięwzięcie. Wszystko z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pacjentek. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku myśli również o mężczyznach. Z myślą o nich planuje inwestycje na oddziale urologicznym.